Witam Was w ostatnim odcinku serii Top 3 na kanale Travel. No, i z racji, właśnie, że jest to ostatni odcinek tego cyklu, postanowiłem, że omówię w nim ostatni zespół z ekstra klasy, żeby było dość analogicznie. Ponadto, nie będę ukrywał, że naprawdę cieszę się, że już kończymy y, to Top 3, bo nie żebym nie lubił tego nagrywać, bo jest to całkiem orzeźwiające dla mnie. Tylko że brakuje mi tych emocji weekendowych. Emocji weekendowych w postaci meczów czy szybkiego dodawania filmów. Powiem Wam szczerze, że to naprawdę mocno uzależnia oraz daje bardzo dużo satysfakcji. Jeśli ktoś z Was natomiast jest po raz pierwszy na tym kanale i nie wie do końca jeszcze na czym polega ta seria, no to już tłumaczę. Omawiam w niej top 3 najlepszych zawodników danego klubu z poprzedniej rundy, czyli rundy jesiennej top trzech najgorszych meczów danego klubu po rundzie jesiennej oraz top trzech najlepszych meczów danego klubu po rundzie jesiennej w mojej ocenie i dzisiaj, tak jak mówiłem, będzie to Brookbetter Malika Nieciecza. Niecieczanie są jak na razie najgorszym Beniaminkiem, jeśli chodzi o klasyfikację w tym sezonie, bo tak jak mówię, zajmują oni ostatnie miejsce w tabeli zagrali kilka naprawdę bardzo nijakich i słabych spotkań w tym sezonie. Natomiast uważam, że gra tego zespołu nie jest aż tak słaba, by nie mógł sobie poradzić na wiosnę i jakoś, no może niepewnie, ale jakoś wywalczyć, utrzymać no bo ostatecznie Brookbet zagrał kilka naprawdę fajnych meczów, o których będę mówił dalej, oraz miał też mecze, w których był bardzo słaby, ale jednak fragmentami starał się prowadzić grę. I o nich też będę potem mówił, chyba. Przede wszystkim, tak jak w przypadku każdego klubu, który zaliczył słabą rundę, doszukiwałbym się pozytywów w postaci nowych osób prowadzących zespół. No bo jeśli chociaż mówiłem o takiej jak że na rundę wiosenną mają pewne światełko w tunelu w postaci nowego trenera, no to w przypadku Brookbetu też muszę o tym wspomnieć. Było zresztą z tym nowym szkoleniowcem Brookbetu nieco zamieszania jeszcze kilka tygodni temu, no bo mieliśmy to słynne zamieszanie z Michałem Probierzem, które nieco zamieszało, jeśli chodzi o PR w zespole... Termaliki. Natomiast uważam też bądź co bądź, że trener Radosław Latal nie jest najgorszym kandydatem na to stanowisko. I w sumie nieco zastanawia mnie ta postawa Latala w Brukbecie, bo ten trener pokazał nam się w polskiej lidze z dwóch twarzy, bo w drugim sezonie w Piastie Gliwice był kompletnym objawieniem, wicemistrzostwo Polski i walka do ostatniej kolejki o mistrza. Ponadto sama prezencja Gliwiczan była no nieziemska momentami wręcz, bo tak ofensywnie grającego zespołu z tak ciekawą piłką nie było w Ekstraklasie już dawno, natomiast potem też po sezonie były z Latalem pewne problemy, potem śmiano się, że zrobił sobie wakacje, bo przez cały lipiec i sierpień go nie było, dopiero we wrześniu wrócił. No ale na nieszczęście dla Gliwiczan ten trzeci sezon w wykonaniu Latala był naprawdę zły. Dlatego naprawdę jestem bardzo ciekawy, jak teraz poradzi sobie w Bruckbecie. Czy pokaże się bardziej z tej pierwszej strony, czy z tej drugiej? No, nawet jeśli byłoby to gdzieś tak wyważone, zrównoważone, no to wydaje mi się, że środek tabeli, taki ewentualny, byłby dla ProBetu naprawdę no, marzeniem. A kilka zespołów w tym sezonie ekstraklasy pokazało, że nie posiadając jakiejś wygórowanej kwotowo kadry, można osiągać fajne rezultaty w lidze. No ale nie przedłużajmy, jeśli chodzi o top 3 najlepszych zawodników. Rozpocząłbym chyba od Piotra Wlazły, ponieważ zawodnik ten jest najbardziej skutecznym zawodnikiem, jeśli chodzi o klasyfikację strzelców po stronie zespołu z niecieczy. Przede wszystkim bardzo pewnie wykorzystuje rzuty karne, oczywiście zdarzały mu się pewne wpadki, jak w pewnym meczu, o którym będę potem mówił, ze Śląskiem Wrocław u siebie. No ale myślę, że jest to jeden z tych bardziej doświadczonych piłkarzy na poziomie ekstraklasy z zespołu Brookbetu, mimo że Piotr Wlazły nie zagrał aż tak dużo meczów. Na, ekstra, na poziomie ekstraklasy No to jednak tego ekstraklasowicza w sobie ma No bo grał wcześniej w Wiśle, Płock czy Biały Białystok Ponadto wielokrotnie pokazywał w tym sezonie na boisku Że jest ewidentnym liderem jeśli chodzi o... Cały zespół i jego brak byłby chyba mocno odczuwalny. Drugim zawodnikiem, którego muszę tutaj wyróżnić, jest Bośniak, czyli Muris Meszanowicz. Piłkarz też mocno rzucający się w oczy, zresztą jeden z też bardziej skutecznych w zespole Bruckbetu. Wydaje mi się, że gdyby dało się go do składu jakiegoś zespołu z czołówki Ekstra ekstraklasy, to mógłby trafić znacznie częściej do sieci. Ponadto często jego bramki przesądzały o wyniku spotkania, jak chociażby we Wrocławiu. Pucharze Polski ze Śląskiem. Także uważam, że nie mogło go tutaj zabraknąć, no bo jednak był jednym z ważniejszych ogniw zespołu, no już wtedy Mariusza Lewandowskiego, ale teraz Radosława Latala. No i trzecim zawodnikiem, którego tutaj wytypuję, no może być to nieco zaskakująca opcja, natomiast uważam, że na duże słowa pochwały za tą rundę zasługuje Łukasz Budziłek. Wiadomo, że może przez większość spotkań siedział na ławce w tym sezonie, natomiast w tych meczach, w których grał, Często prezentował się po prostu kosmicznie. Znowu zresztą wspomnę o tym pucharowym meczu we Wrocławiu, no ale tam zagrał. No, nieziemsko, genialnie. Potem w Radomiu przeciwko Radomiakowi też zagrał bajeczne zawody, o czym będę potem jeszcze mówił. No i kurczę, bądź co bądź, ta jego postawa naprawdę mi zaimponowała, przez co no nie mógł on się tutaj nie pojawić. Także to byli ci trzej zawodnicy, którzy naprawdę mi zaimponowali po stronie zespołu Brugbetu, czyli Piotr Wlazło, Muris Meszanowicz oraz Łukasz Budziłek. No i teraz przejdźmy do moich najlepszych trzech meczów brukbetu Termaliki i Nieciecza w tym sezonie. Oczywiście do tej pory. Przede wszystkim rozpocząłbym chyba od najgłośniejszego starcia słoników w tej rundzie, czyli zwycięstwa na własnym obiekcie ze Śląskiem Wrocław 4-3. do No kurczę, pamiętam, że oglądanie tamtych zawodów to była istna bajka. Mieliśmy zwroty akcji, mieliśmy 7 goli, mieliśmy bodajże nietrafionego karnego, właśnie wlazły. Mieliśmy bramkę w ostatnich minutach, mieliśmy jokera w postaci łyżczarza ze Śląska Wrocław, ale przede wszystkim Grzybka, który trafił gola na 4-3. Zaraz przed ostatnim gwizdkiem sędziego. Przez co pamiętam, że naprawdę mocno uśmiechałem się na widok podskakującego wręcz ze szczęścia Mariusza Lewandowskiego, którego osobiście jako piłkarza w przeszłości naprawdę bardzo mocno lubiłem jako dziecko. Także myślę, że to starcie z Wrocławianami nie mogło się tutaj nie znaleźć, no bo było jednym chyba z dwóch zwycięstw w ogóle tego zespołu w tym sezonie. Drugim spotkaniem, jakie musi się tutaj znaleźć, było drugie zwycięstwo w ogóle Niecieczan w tym sezonie. Tym razem u siebie z górnikiem Zabrze 3 do jednego. Moja historia związana z tym meczem. Była następująca, bo mówiłem o nim chyba w omówieniu górnika Zabrze i najgorszych meczów Zabrzan w tym sezonie. No to przypomnę, że oglądałem te zawody do około 60 minuty, bodajże, i wyszedłem z domu, bo byłem, bo po prostu musiałem wyjść. No i sobie myślałem, no kurczę, no Zabrzanie prezentują się pewnie, grają lepiej, wydaje mi się, że nic im się nie może stać w tym spotkaniu. A gdy po około pół godziny spojrzałem na telefon żeby sprawdzić wynik ostateczny tamtego meczu, no to byłem w ciężkim szoku, że Niecieczanom udało się odwrócić losy tamtego spotkania i zwyciężyć. Oczywiście potem oglądałem to spotkanie z odtworzenia, transmisję całą, no to no wiedziałem dlaczego już tak było. W tamtym starciu Niecieczanie zaimponowali mi przede wszystkim charakterem oraz determinacją w dążeniu do odwrócenia wyniku spotkania. No bo im się to ostatecznie udało i to w sumie teraz jak się na to patrzy, z perspektywy czasu i teraz, jak się spojrzy w tabelę, no to udało im się to z niebyle kim, więc tym bardziej szacunek dla niecieczan za tamte trzy punkty. No i trzecim starciem, które naprawdę podobało mi się mimo wszystko w wykonaniu Brubetu termaliki nieciecza. Był remis na Radomiaku 1-1. Pamiętam też, że drugie zawody życia, tak jak mówiłem wcześniej, zagrał wtedy Łukasz Bodziłek w Bramce. No ale niecieczanie też chociażby w pierwszej połowie nie mieli jakichś większych problemów ze stwarzaniem zagrożenia pod bramką Majchrowicza, co uważam za naprawdę spory plus, bo jednak granie na Radomiaku jest bardzo trudną sztuką w tym sezonie. Bo chciałbym przypomnieć, że jak do tej pory nikt tam jeszcze z przyjezdnych nie wygrał. Pa, nie liczni nawet zremisowali, a wydaje mi się, że gdyby niecieczani mieli nieco więcej szczęścia i, nie wiem, ustawili trochę mniejsze. Autobus, a bardziej starali się utrzymywać piłkę pod bramką radomiaka, to, to mogliby wywieźć trzy punkty nawet. Chociaż wydaje mi się, że nawet tamten remis nie był jakiś smutny dla zespołu z Niecieczy, No bo kurczę, mieli też problemy momentami, żeby nie stracić gola na 2-1. Także no. Dobra prezencja, ale tylko praktycznie w pierwszej połowie, co było w sumie dla niecieczan bardzo znaczące w tym sezonie, bo zdarzało im się to jeszcze wielokrotnie później. Także to były te trzy mecze, dwa zwycięstwa, śląc go górnik. Oraz Remis na wyjeździe z Radomiakiem 1 do 1. No i teraz przejdźmy do top 3 najgorszych meczów Brookbetu w tym sezonie, a ja powiem wam szczerze, że było tego najwięcej. No, z racji najgorszego zespołu w tym sezonie. Przede wszystkim wyróżniłbym ostatnie starcie tego sezonu, jak na razie, czyli porażka na wyjeździe z Wisły Kraków 0 do 3 w derbach. Województwa Małopolskiego. Widać było w tamtych zawodach ewidentne rozbicie zespołu Brugbetu, bo nawet będąca w dołku Wisła Kraków nie miała żadnego problemu z ograniem tego rywala. I widać było ewidentnie, że słoniki po prostu próbują już dowieść tą rundę do końca i przygotowywać się do wiosennej z czystymi głowami. Drugim starciem, jakie tutaj muszę wyróżnić, było chyba najgorsze spotkanie Brugbetu w tym sezonie na własnym obiekcie w ekstraklasie, bo wydaje mi się, że. Pucharze Polski zdarzyło im się jedno słabsze, natomiast w Ekstraklasie było chyba najgorsze z Lechią Gdańsk. Przegrane 0-2, w którym Brookbet nie stworzył praktycznie żadnego zagrożenia, a praktycznie... Przez cały mecz to lechiści prowadzili grę i tylko kwestią czasu było, kiedy trafią do sieci. Mówiłem, że gorsze spotkanie mieli w Pucharze Polski, zgadza się. Niecieczanie jeszcze gorzej wydaje mi się, zagrali Rakowem często u siebie, którym też przegrali 0 do 2. No i trzecim spotkaniem było w sumie też bardzo słabe spotkanie na własnym obiekcie z pogonią Szczecin, przegrane 1 do 3. No pogoń Szczecin już w tamtym spotkaniu była naprawdę odpalona, także no... Porażka z nimi nie było jakimś większym zaskoczeniem. No ale same warunki, jakie postawili słoniki przyjezdnym w tamtym starciu były dość, no, niedorzeczne. Bo momentami zespół pogoni wchodził w pole karne jak w masło. Pamiętam, że bodajże w pierwszej połowie mogło być już spokojnie 3-4-0 dla przyjezdnych. A tylko nieskuteczność uchroniła miejscowych od takiego wyniku. Także kurczę, te trzy mecze były chyba najbardziej bolesne, ale wyróżniłbym też wiele innych. No, bo było tego sporo, no. Ostatni zespół w tabeli. Wisła... Lechia, Pogoń, Szczecin. Także podsumowując, uznałem, że Brookbet jako ostatni zespół w tabeli no byłby idealnym zespołem jako ostatni w top 3. Życzę oczywiście również Brookbetowi, żeby wyszedł z tej strefy spadkowej, no bo jednak w ostatnich kilku kolejkach no nie był on ostatnim zespołem w tabeli, a nawet legioniści byli na ostatnim miejscu w klasyfikacji. Wydaje mi się, że w tym zespole potrzebny jest spokój i stabilizacja po tym zamieszaniu z Michałem Probierzem. Ponadto patrząc na wyniki samych sparingów niecieczan można odnieść wrażenie, że ten zespół ma pewien potencjał, by się utrzymać. Palicho nawet sparingi, ale same transfery były już naprawdę fajne, bo do zespołu dołączył chociażby Zwonimir Mirko Juli, który pokazywał, że w ekstraklasie potrafi sadzić fajne bramki i być motorem napędowym zespołu ze Szczecina. Także naprawdę jestem mega ciekawy w startu rozgrywek, bo bodajże Niecieczanie grają już pierwszy mecz na wiosnę, co postaram się zresztą omówić na tym kanale, bo ja już się nie mogę doczekać. Naprawdę, nie mogę. Tymczasem ja Was zapraszam do subskrybowania kanału Tradej, ponieważ zbieram do końca tego roku 10 tysięcy subskrypcji oraz oraz niedługo na kanale pojawiać się będą omówienia meczów Ekstraklasy na bieżąco. Zapraszam również na Facebooka Tradej, gdzie publikuję inne treści związane z polską piłką nożną oraz zapraszam Was do posiadania dobrego humoru, no bo kurczę, no jak to nagrywam, to za cztery dni mamy ekstra klasę, no. Jestem przeszczęśliwy, no. Do następnego. Cześć. Trzymajcie się ciepło.